Drogi Adamie, ja bardzo bym Cię prosiła o złożenie życzeń dla naszych czytelników i słuchaczy. No bardzo chętnie i życzę bardzo wiele rzeczy. I tylko mogę powiedzieć to, co mi się wydaje najważniejsze teraz w tym czasie, kiedy mam poczucie tracenia różnych możliwości, tracenia czasu, który nam jest dany przez tę pandemię, przez te wszystkie ostrożności, przez choroby, żeby nigdy nie czuli się winni wobec siebie, że stracili możliwość jakiegoś dobra, poznania czegoś dobrego, kogoś dobrego, zrobienia czegoś dobrego, żebyśmy wbrew tym złym siłom działającym zawsze umieli wstać i iść, powiedzmy, do Betlejem, żeby to było bardziej na Boże Narodzenie, żeby pójść, żeby potem sobie nie wyrzucać, żeby nie było takich rzeczy, których już nigdy się odrobić nie da. Tego najbardziej życzę. Boże Narodzenie można powtarzać i wspominać, ale raz jeden się narodził Pan Jezus. I różne możliwości, które przed nami stają, często są jedynymi możliwościami w życiu. Tego Wam i sobie życzę.